siłę z nami przed tobą w tym momencie, wracasz po rocznej przerwie. Powiedz, jakie jest twoje nastawienie przed tym walką? No co, no trzeba wyjść i zrobić swoje. Boksowałem rok czasu, więc też muszę się dobrze zaprezentować, dobrze jestem przygotowany. Więc trzeba jutro boksować. No. Jestem zadowolony z tego, że no, odwołał się walkę wcześniej jeszcze w Wizanty Galinie w Łodzi. Nie, bo byłem na tym nastawiony, chciałem boksować tego 22 października, ale wiem, to się stało. Nie z mojej winy, też nie z podaży winy, więc po prostu tak się stało, więc z jednej strony dobrze, z drugiej nie. No. Ważne, że teraz będzie ta walka. Oglądałem coś tam jakieś jego walki, ale to każda walka jest inna. Więc. On ma taki nieszablonowy występ, prawda? Taki chaotyczny, ale trzeba uważać na niego. Jesteś na ten chaos przygotowany, że gdzieś tam przypadkowy cios? Na wszystko jestem przygotowany, bo to jest ring, więc... Okej, powiedz, jesteś gotowy na jakieś polsko-polskie walki, polska myśli badanki, który też chciałby powrotu między liny? Gdyby taka propozycja była wyznaczona? Nie wiem, no zobaczymy jak się dogadamy, jakie będą propozycje i tyle. Ja jestem otwarty na jakieś propozycje walk, więc zależy od warunków i od rozmowy. Okej, ale gotowość... Nie, no oczywiście tak, ostatnio z Boliochem też boksowałem, więc też dał radę. Zobaczymy jak to wszystko... A nie, w ogóle wspomniałeś to walkę z Kamilem, bo tam było dużo internetowych takich emocji, ale wyszło na dobre. Dobrze wspominam, no zawsze jakiś pasek dostałem, zawsze to jakieś poruszenie było w internecie, będę się zrobiło, no zawsze coś nowego, prawda. Niby każdy się śmiali, nie ten, ale się śmiali, a drudzy się nie śmiali, no bo ta walka też się wszędzie sprzedała, no a za granicą to, że ludzie oglądali, było takie poruszenie w Polsce, nie tylko. To wyjazd chyba w 2012 na Lidach Polskiego Białystoku, bo już wtedy miałeś walki zawodowe. Powiedz, na przestrzeni tych lat, czy teraz przed tymi walkami ostatnimi zmieniałeś coś w swoich przygotowaniach? Dużo się zmieniło? Nie, zmieniłem też trenera, trener z Gabrielem Skibą na Śląsku w Będzinie. Całkiem inne przygotowania niż wcześniej. No i tyle, robię robotę dobrą, więc pomału się wszystko będzie zmieniać jeszcze więcej. Zakładamy, że wygrasz tę walkę, bo myślę, że spokojnie sobie poradzisz z tym sterowanym. Masz jakieś konkretne plany, które Polsat Boxing Promotion czy ludzie Polsatu nakreślili razem z tobą? Nie, jakiś tam plan mamy po prostu, ale to po prostu później będzie wszystko obgadywane i tyle. Plan mamy, na razie go nie będziemy zdradzać, więc ja muszę tą markę zrobić, następną jutro muszę ją wygrać i dopiero będziemy coś pomyśleć. Okej, a zawodnik prowadzi ciężki, tak jak ty, ile byś chciał walczyć, ile taki zawodnik powinien walczyć rocznie? Ja bym chciał pewnie 3-4 walki do roku, może czasami więcej. Zobaczymy jak będą walki wszystkie wyglądały, jak będę się czuł, prawda? Bo to więc nie można powiedzieć, że nie wiem, chcę 5 walk czy 6, a mogą być 2-3 mocne walki i czasem się odpuści, prawda? Będzie o to czas czekał? Nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże w ringu.